Cześć dziewczyny, witajcie. Witam się z Wami w kolejnym filmiku. Postanowiłam nagrać taki króciutki update, jeżeli chodzi o filmy z serii Torbiele Jajnika, ponieważ dużo osób pytało w komentarzach, co dalej u mnie, tak? Czy ja miałam dalej tą torbiel, co się z nią stało, no poza tym, że powiedziałam Wam, że już później ona zniknęła. Dlatego też stwierdziłam, że odpowiem na kilka takich pytań, które dosyć często się pojawiały. Dosyć dużo osób pytało o tą kwestię. Tak więc no nie przedłużajmy, zaczniemy. Ja tutaj nie mam oczywiście gdzieś spisanych tych pytań, tak więc odpowiem po prostu z tych pytań, które pamiętam, plus powiem Wam też troszeczkę, jak to wyglądało u mnie. Więc na pewno do dzisiaj mam takie czasami objawy, czy znaczy może nie objawy, mam takie czasami odczucia, czy ta torbiel przypadkiem do mnie nie wróciła. Opowiem Wam taką sytuację, która miała miejsce, myślę, że z 2 miesiące temu. Mianowicie, tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmie, w jednym z pierwszych filmów, tak, który nagrałam ten temat, ja miałam takie dziwne, takie uczucie wtedy, kiedy miałam oddać mocz, tak jakby mnie po prostu coś tam ściskało z lewej strony, tak? No to czy z lewej, czy z prawej, to akurat nie ma znaczenia, tak? Ponieważ jajniki mamy po dwóch stronach. Ale miałam takie dziwne uczucie, że po prostu jak miałam, jak był ten moment, kiedy po prostu macie już się wysikać, to po prostu taki skurcz, takie przyciśnięcie, jakby coś was... No i stopniowo wiadomo, jak już oddałyście ten mocz, no to uczucie po prostu zniknęło. I teraz tak, do czego zmierzam? Ostatnim razem, myślę, że to było jakieś właśnie 2 miesiące temu, to było jakoś tak przed okresem, jakoś tak przed okresem, myślę, że to było. Bolał mnie trochę brzuch, no ale no myślę, no boli brzuch, no to po prostu boli, tak? No zawsze boli brzuch, tak? Przed okresem. Ale tak mnie dziwniej właśnie bolało z tej jednej strony. No i powiem Wam, że zaczęłam się doszukiwać, zaczęłam szukać tamtego odczucia, które miałam wcześniej, w tym, co mam teraz, tak? Znaczy no z tym, co miałam, tak? Bo to było 2 miesiące temu. Stwierdzę, że opowiem Wam tą sytuację, ponieważ może ktoś z Was też tak ma i po prostu może martwi się, że znowu na przykład coś tam do Was powróciło. Tak więc, co było dalej? No ja tak się zastanawiałam, chodziłam do łazienki, tak, i sobie tak myślę, kurczę, no nie no, te odczucia są tak naprawdę bardzo podobne, tak, więc chyba znowu po prostu powróciła mi ta torbiel, tylko tym razem było to z prawej strony, bo wtedy miałam z lewej, a teraz było po prostu to z prawej. No ale było to bardzo, bardzo podobne, tak, wiem, że też czasami kują jajniki, tak, przed miesiączką, czy tam w trakcie, tak więc też... Tak więc też tak jest. Ale ja Wam powiem, że do czasu, aż miała miejsce ta moja przygoda właśnie z torbielą, to ja nigdy nie miałam takiego odczucia. Mnie nigdy jajniki nie kuły. No może, no wiadomo, tam bolał mnie brzuch, tak, ale nigdy mnie ani nie kuły jajniki, ani nie miałam takiego uczucia, żeby coś mnie tam ściskało. Dlatego dla mnie to była po prostu nowość, tak? Troszkę sobie na ten temat poczytałam, aczkolwiek od razu Wam powiem, nie czytajcie, proszę Was w internecie, bo wszędzie co wpiszecie, wszystko co tak naprawdę wpiszecie, to od razu Wam się pokaże, że to jest po prostu rak. Wszędzie. Co byście po prostu nie wpisały, jakiś ból, ukłucie, nie wiem, czemu boli, dlaczego, a co jak ten... Zawsze gdzieś tam znajdziecie, że to jest po prostu nowotwór. Więc lepiej uważam iść do lekarza. Oczywiście na przykład takie filmy jak mój, czy na przykład też innych osób, które ja oglądam, jasne, są bardzo pomocne, tak? I oczywiście inne osoby też powinny dzielić się swoimi historiami, ponieważ może gdzieś tam odnajdziecie właśnie to, do czego zmierzam, że po prostu, że wcale nie musi być to znowu to, o czym myślicie, albo też nie musi oznaczać to najgorszego, tak? Oczywiście wszystko wiadomo, warto sprawdzić, tak? Natomiast mówię tutaj o Waszym bardziej samopoczuciu, żeby się nie zadręczać, zanim jeszcze pójdziecie do tego lekarza. Tak jak na przykład ja to robiłam, jak pierwszym razem coś mnie tam kuło, potem umówiłam się na teleporadę. Lekarz powiedział mi, że prawdopodobnie może być to jakaś tam torbiel. Jak zaczęłam sobie czytać o rodzajach torbieli, jakie są, to już otworzyły mi się oczy, które z kolei były nowotworami albo jakimś coś podobnym, czymś podobnym.
Tak więc zanim ja dotarłam do tego gabinetu, to po prostu ja już miałam w głowie, no już może nie wracajmy do tego, tak, co miałam w głowie, ale dlatego chciałam Was po prostu uspokoić, że żebyście po prostu też nie czytały tak za bardzo, nie lepiej poszły, sprawdziły tak, niż po prostu najpierw się zadręczały, ponieważ zawsze Wam to gdzieś się te objawy pokryją, jeżeli tak będziemy o tym myśleć. Ale dobra, bo już się rozgadałam, więc wracam do tematu. No i co dalej było te 2 miesiące temu? I powiem Wam, że ja tak zrobiłam. Ja tak zrobiłam, ponieważ bardzo mnie to niepokoiło i byłam wręcz pewna, że znowu mam tą torbiel. Że czy znowu jest to ta torbiel? No mówię, no znowu się zrobią, skoro raz się zrobiłam, to może znowu, tak? Wtedy raczej powiązałam sobie to z bardzo dużym stresem w ostatnim czasie. Tak więc mówię, no ostatnio też miałam dosyć takie stresujące momenty. Może znowu coś te hormony, prawda, nie zagrały i znowu może ta torbiel się pojawiła. I umówiłam się już na tele, nie na teleporadę, tylko na wizytę, na USG takie dopochwowe. Powiem Wam, że jak szłam na to USG, mimo że no już to przeżyłam, prawda, już znałam to odczucie, tak, wiedziałam, że ten lekarz nie powiedział mi nic strasznego aż tak, co prawda no nie był bardzo precyzyjny w swojej odpowiedzi, ale nic tak naprawdę złego się dalej nie stało, tak, w tej akurat mojej historii z torbielą. Natomiast byłam, powiem Wam, tak zesrana, że... No ale to no po prostu, no nie wiem, tak strasznie się po prostu bałam tej wizyty. No i poszłam na tą wizytę. I no jak się okazało, żadnej torbieli nie było. I automatycznie moja chyba psychika tak zadziałała, że jak wyszłam od tego lekarza, swoją drogą byłam u tej samej lekarki, u której wcześniej akurat ona miała tylko wolne terminy, która robiła mi USG. I powiem Wam, że jak tak zadziałała moja psychika, że tak naprawdę jakby w ogóle mi te bóle zniknęły, w ogóle nie czułam już, że coś mnie tam boli. No okej, no może coś tam bolało, tak, bo byłam dalej przed tą miesiączką, prawda? Ale wiecie, ta po prostu świadomość tego, że tam nic nie ma, że ona mnie zbadała, tak, że nie ma nawet poza torbielą jakichś innych rzeczy, tak, że wszystko jest w porządku, po prostu... Tak uwolniło troszeczkę moją psychikę, tak? Więc jakby no to jest na pewno, to był na pewno plus. Okazało się, że po prostu jeden jajnik był po prostu bardziej aktywny, były tam już w nim te pęcherzyki, tak? I po prostu no aktywniej pracował, tak? Stąd takie odczucie. Dlatego teraz jak mam takie czasami podobne odczucia, czy jakieś takie coś mnie tam znowu kuje, to staram się tego od razu nie porównywać z torbielą. Tak więc to taka moja historia, taki mój update tamtego filmu, że znowu myślałam, że mam torbiel właśnie jajnika, tak, że znowu coś się zrobiło. I powiem Wam, że nawet jeszcze zanim się umówiłam na tą wizytę, bo do tej wizyty jeszcze było troszeczkę czasu, to zaczęłam sobie pić właśnie moje zioła na torbiele jajnika. Sobie tutaj kilka naszykowałam, poprzysypywałam sobie je właśnie w takie pudełeczka. No i tutaj nawet, jak możecie zauważyć, mam podpisane torbiele. Już zostało ich co prawda niedużo, ale zaczęłam sobie je pić, więc... Mówię, może to mi pomoże, tak? Ja nie mówię, że te zioła są, nie wiem, jakimś cudotwórstwem, tak? I one w ogóle odejmą tą torbiel i po prostu nie będzie już w ogóle. Ale tak jak Wam mówiłam, nie wiem, może to zioła, może nasiadówki, może, nie wiem, może wszystko po kolei, a może po prostu organizm się sam tego pozbył, tak? Jednocześnie. I jakoś to wszystko po prostu złożyło się w całość, że ta torbiel po prostu zniknęła, tak? Tak też się zdarza, w końcu była to torbiel fizjologiczna i powinna zniknąć. Natomiast uważam, że jeżeli tyle osób ogólnie w internecie pisało, czy też dzieliło się swoimi historiami, że im to pomogło, no to jednak coś w tym jest, tak? Jednak myślę, że te zioła mają jakieś tam znaczenie i jednak pomagają, tak? Jednak jakoś tam w jakiś sposób tam pomagają. Pewnie nie na każdą, pewnie nie na każdy rodzaj torbieli, ale na pewno coś tam dają. Więc podzielcie się, jak to było u Was, czy też miałyście takie historie, jak u Was się te historie w ogóle potoczyły, tak, jeżeli chodzi o Wasze tutaj torbiele, bo pisałyście też do mnie. No i przechodzimy do kolejnego pytania. Dużo osób pytało też, jak wyglądały te nasiadówki, które ja robiłam z tych ziół.
No więc jeżeli chodzi o zioła, no to na siodówki ja robiłam sobie tutaj, szykowałam sobie kilka, co prawda one są już poprzesypywane. Na pewno robiłam sobie z rubianku, ale nie z takiego sypanego, tylko potem może przyniosę do kuchni, to Wam pokażę, z takich tych kwiatków rumianku. Tutaj widać jeszcze kilka kwiatków jest w tym. To akurat jest do picia, więc na pewno robiłam sobie na siodówki z rumianku, jeżeli chodzi o te kwiatki. Tutaj też gdzieś mamy skrzyp. Też były nasiadówki ze skrzypu. I jeszcze... Nie, i to tylko z tych dwóch. Tylko z tych dwóch akurat robiłam sobie. A mniej więcej wyglądało to tak, że na początku starałam się zrobić to po prostu w jakiejś misce, którą po prostu miałam w domu. Jakiejś takiej większej, żeby można było po prostu sobie na nią tyłkiem usiąść. No ale no niestety nie była ona zbyt stabilna, więc dużo lepszym sposobem jest na przykład, jak zamówicie sobie na przykład na Allegro, jest taka nakładka na sedes po prostu, którą kładziecie po prostu na sedes, tam wsypujecie sobie na przykład te zioła, te różnego rodzaju właśnie kwiatki, tak, wszystkie te, w jakich to ilościach wsypiecie. No ja to wsypywałam tak dosyć dużo, tak z jakieś 3-4 garście tych kwiatków, żeby to po prostu było bardzo intensywnie i zalewałam sobie wrzątkiem. No i to sobie tak parowało, wtedy siadałam na tym, tylko żeby oczywiście nie dotknąć tego, póki było gorące. I tak sobie nad tym siedziałam. To bardziej były takie parówki, jak to moja mama mówi. Natomiast później, jak ta woda wystygła i jak dałam radę, po prostu jak więcej nalałam tej wody, no to po prostu normalnie sobie w tym już tak siedziałam, tak? Więc takie właśnie też robiłam. Zaraz pójdę po te kwiatki rumianku, to Wam pokażę. Ale no do dzisiaj no to na pewno stosuję sobie właśnie te ziele krwawnika. Ja tu sobie wszystko właśnie, tak jak mówię, poprzesypywałam, więc już są tutaj naprawdę końcówki tych ziół. Mam oczywiście melisę, tak? No ale to wiadomo, to nie na torbiele. Skrzyp też sobie zawsze piję, też bardzo fajnie, tam akurat jest świeżo napełniony. I co tu dalej mamy? Dalej mamy miętę, nie piję już w ogóle tych mięt w torebkach, ponieważ tam to tego całego aromatu jest tyle co nic, więc kupuję sobie taką normalną miętę. No i oczywiście zioła na torbiele, teraz aktualnie ich nie piję, ponieważ no nie mam takiej potrzeby, żeby je pić. Natomiast jeżeli chodzi o ziele na przykład krwawnika, czy właśnie mięty, rumianek, to dalej sobie po prostu je piję, ponieważ one ogólnie są dobre na po prostu te wszystkie drogi kobiece. Wracam za chwilę i pokażę Wam te... Znowu mi się telefon zatrzymał, ponieważ pada mi bateria, i pokażę Wam zaraz te zioła z rumianku. Okej, wróciłam, więc tutaj mam te kwiatki rumianku, o których Wam mówiłam. Więc jeżeli chodzi o te nasiadówki, to ja robiłam sobie właśnie z tych kwiatków albo z takich koszyczków rumianku. One były troszkę bardziej, no nie wiem jak to powiedzieć, zresztą zaraz Wam pokażę, może zobaczycie. Tutaj są takie same te główki tych rumianków, a tamte były takie po prostu jakby całe kwiatki tych rumianków. Aczkolwiek to nie ma większego znaczenia, tak, no w sumie no rumianek to rumianek, tak, no czy tam będzie większy kwiatek czy mniejszy, tak, no to co za różnica, tak. Ale pachnie. Więc wygląda to w ten sposób. O, takie kwiatki. No i brałam sobie po prostu do miski kilka garści, z 3-4 garście. Do tego dorzucałam sobie na przykład właśnie skrzyp albo sam rumianek. Zalewałam sobie gorącą wodą. Ogólnie jest taki przepis, ale ja jakby nigdy nie miałam czasu tego robić. Możecie spróbować oczywiście. Że powinno się te zioła gotować, tak? Gotować w wodzie tam, nie wiem, z 10-15 minut i dopiero potem przelać je do miski i sobie na tym siedzieć. Może, wiadomo, może tam więcej tego aromatu, więcej tego aromatu po prostu wtedy tam się wydobywa, jeżeli one się tam pogotują, ugotują, więc może tak być. Aha, jeszcze jakie mam zioła? Mam jeszcze oczywiście pokrzywę, to o czym Wam też mówiłam, że piłam sobie pokrzywę. Pokrzywa jest bardzo moczopędna, ale oczywiście nie można z nią też przesadzić, tak? Natomiast jako taki suplement wypić sobie szklaneczkę dziennie, tak, jest na pewno bardzo fajnie. I co dalej? I lawenda. O lawendzie Wam chyba nie mówiłam, natomiast lawenda ma bardzo dużo różnych takich właściwości też, ale powiem Wam, że
To pachnie tak jak takie saszetki do szafy z lawendy, takie na mole. No, ale w smaku jest całkiem okej. Okay. To miało bardzo dużo różnych takich właściwości, jak się antyoksydacyjnych, antynowotworowych, więc ja sobie też to czasami piję. Chociaż wolę te inne zioła, jeżeli chodzi o smak. No i co więcej? No i to tyle, myślę, tak? Taki krótki po prostu update, więc tak jak mówiłam, no wydawało mi się, że znowu mam tą torbiel, natomiast jak się okazało później po badaniach, żadnej torbieli nie było, więc już teraz staram się jej nie doszukiwać. No i pewnie zrobię sobie takie USG, nie wiem, za pół roku, tak? Jeżeli nic mnie tam nie będzie wcześniej niepokoiło. Więc odpadam na pytania, no to teraz nie mam już żadnych tych torbieli. Tam na pewno pomogły, myślę, mi też te zioła, na pewno te soki. Piję sobie do dzisiaj te soki, te co Wam opowiadałam, czy to właśnie z granatu, tak, czy z pokrzywy. Też nie zawsze, tak, bo to wiadomo, no jak człowiek ma motywację i mobilizację, no to wiadomo, jakiś tutaj cel, tak, no to i wierzy, że to mu pomoże, no to wiadomo, że robi to regularnie i na to czas znajdzie. Natomiast jak teraz tego problemu nie ma, no to też jakby nie mam potrzeby, żeby to codziennie pić. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jakbyście miały jeszcze jakieś pytania odnośnie mojej historii związanej właśnie z torbielą jajnika, to piszcie w komentarzach. Ja oczywiście bardzo chętnie Wam za jakiś czas nagram, czy może coś się zmieniło, może coś będziecie chciały zapytać, dopytać, może coś Wam się też przypomni jeszcze. Na ten moment to tyle. Mam nadzieję, że tutaj rozwiałam Wasze jakieś jeszcze wątpliwości. Jakbym mogła Wam coś pomóc, to dawajcie znać. Żegnam się z Wami, miłego wieczoru, cześć!